normalnych. Czy jedna petycja zaprzecza drugiej? Wiadomo, tutaj mieszkańcy, to jest bardzo ważny temat, mieszkańcy protestują przeciwko przebiegu linii w wariancie pierwszym i w wariancie szóstym. My tu wybieramy teraz wariant, czy po prostu głosujemy przeciw, czyli głosujemy za jakimś oświadczeniem, za petycją, tak? Wiadomo, że większość, wszyscy oczywiście jesteśmy i za jedną, i za drugą petycją, żeby tej linii nie było ani w pierwszym, ani w szóstym wariancie, ale na ile one się wykluczają, na ile musimy wybrać jedną z tych petycji, czy chciałbym o to zapytać tutaj, żeby było wszystko jasne. Ustawa o samorządzie w tej chwili konkretyzuje postępowanie w przypadku takich petycji i my jako Rada Gminy musimy podjąć stanowisko, uchwałę sprawie każdej petycji. Jeśli chodzi o te dwie petycje, one wzajemnie, że tak powiem, siebie wykluczają się. I teraz w tym momencie przyjmując jedną z petycji, my jako Rada określamy się za konkretnym przebiegiem, tak? Czyli nie moglibyśmy obu przyjąć, bo byłoby to nielogiczne. Jeżeli przyjmiemy jedną, automatycznie druga powinna zostać odrzucona. Jakbyśmy wzięli obie, to nie będzie to logiczne, nie wiem, czy będzie miała jakąś problemu. No, nie wiem, czy tutaj może by się pan prawnik wypowiedział. Jest petycja, która składa protest, tak, przeciwko przeprowadzeniu wyżej wymienionej inwestycji w wariancie pierwszym, nadmieniając, że w ocenie PSE najkorzystniejszym rozwiązaniem dla nowo budowanej linii jest jej usytuowanie według wariantu szóstego, załóżmy, tak? Także nie wiem, czy one się jakoś tam wykluczają. Chciałbym tak, czy... Ja bym podkreślił to, co zresztą pan przewodniczący też stwierdził, że gmina, czy rada gminy rozstrzyga petycję konkretną. Czyli tak naprawdę to, co radny powiedział, najchętniej radni powiedzieliby się, że nie chcą w ogóle żadnej linii. Natomiast jeżeli są zgłoszone w trybie ustawy takie dwie petycje, w trybie ustawy o petycjach, dwie petycje do rady, to rada musi w jakiś sposób załatwić. I moim zdaniem nie należy tego traktować w ten sposób, że Rada Gminy popiera PSD w jakimś jednym czy drugim wariancie, tylko odpowiada czy rozstrzyga na kwestie zgłoszone w petycji. I jeżeli pierwsza petycja dotyczy wariantu pierwszego i są tam pewne elementy związane z naszymi dokumentami planistycznymi, no to Rada Gminy podejmie rozstrzygnięcie, odnosząc się stricte do tej petycji. Czyli wskazuje, że są takie inne uwarunkowania, które wynikały ze studium czy z jakichś wymiarów pism i w tym momencie może się powiedzieć co do samej petycji. Natomiast to jest też tak trochę wrzucanie tego tematu petycji do Rady Gminy. No, żeby uczciwie powiedzieć, to tak na dobrą sprawę gmina nie będzie tutaj miała rozstrzygającego słowa i to, że my się tu spotykamy i wypowiadamy się w tych sprawach, to jest teraz jakieś tam troski faktycznie o ten przebieg. Natomiast nie jest to tak, że to, co gmina zrobi w tej chwili, czy przyjmie tak, czy nie rozstrzygnięcie, to na pewno PSE to przyjmie i będzie według tego realizować, czy wariant pierwszy, czy wariant szósty. Tak naprawdę to będzie to mniej czy bardziej wzięte pod uwagę, ale rozstrzygnie to w trybie odpowiednim wykonawca, czy razem z inwestorem. Czy wykonawca, który wybrał przetarg, to nie zaproponuje na czynne rozwiązania, inwestor przyjmie taki czy inny wariant, łącznie ze wszystkimi konsekwencjami. Tutaj pan pytał o jakieś kwestie odszkodowawcze. Odszkodowania nie zgłasza gmina co do przebiegu, tylko będą zgłaszać poszczególni właściciele, których tereny zostały w taki czy inny sposób naruszone przez tą linię. I tyle. No, no, gmina, tak powiem, została postawiona w bardzo trudnej sytuacji. Zresztą państwo mówili, że jest podział tutaj. Część się opowiedziała za jeden, część ludzi opowiada się za drugim. No, to jest oczywiste, że się dzieje to na nieruchomości. Natomiast nie jest to rozstrzygnięcie takie, które, że gmina decyduje, że będzie ta inwestycja w tym czy tamtym wariancie rozstrzygana. No. Dobrze, ja chciałem jeszcze tylko dopytać, bo może nie uzyskałem odpowiedzi na to moje pytanie, na ile musimy wybrać jakąś z petycji, czy możemy na obydwie petycje zagłosować, że jesteśmy zgodni z tą petycją i znowu z tą. Także na ile tutaj prawnie... Te petycje się musimy rozstrzygać. Jeżeli petycja numer jeden, że tutaj jest przedmiotem
samo. A gmina odpowiada, mówię, w stosunku błędu do petycji, w odniesieniu do dokumentów i do tego, co było prezentowane w ciągu roku, to mówiąc, że powiedzmy, ta petycja zajmuje stanowisko określone co do jednej petycji, no to rzeczywiście jest to rozwiązanie, za którym optuje petycja druga. No, nie można tutaj. Tak, ale te petycje po pierwsze nie są, nie wskazują, tak, tak powiem, innego wariantu i to nie jest petycja za innym wariantem, tylko petycja przeciwko temu wariantowi. Tak? Jeżeli ja będę głosował przeciwko jednemu wariantowi i będę głosował przeciwko drugiemu wariantowi, bo też się na niego nie zgadzam, no to nie wiem, czy prawnie mam taką możliwość, tak? I logicznie może do końca to nie, ale tu też mamy dwa punkty, dwie petycje, z którymi wszyscy radni się nie zgadzają, ani z jedną, ani z drugą, bo jesteśmy między młotem a kowadłem. I też, nie wiem, chciałbym tutaj to rozstrzygnąć, na ile jest możliwość zagłosowania przeciwko obywatelom, znaczy bycia zachowania. Może jest taki, że każdy z radnych głosuje według siebie, no to potem będzie oceniany według tego, jak konsekwentnie zagłosował. No nie mówimy, jak ma radny głosować. Nie? Natomiast logicznie analizując te dwie petycje, no to one przewidują dwa inne warianty. Także no, jeżeli radni nie są przekonani, to mogą się zagłosować, to jest oczywiste. Natomiast no, nie wiem, jak ma odpowiedzieć na to pytanie, czy no, wybrać, czy rozstrzygnąć petycję w jakiś sposób trzeba, no, bo to jest zapisane w przepisie. To nie można być, tak? Bo jeżeli się ten z PSL i tak nie wierzę pewnie sama i tak. No, tak jak pan prawnik powiedział, za dużo wpływu na to wszystko nie mamy. Tak? Możemy zaopiniować ewentualnie i wskazać jakąś tam linię, ale na ile to głosowanie wskazuje linię, czy jest za jakimiś petycjami, bo jak widzę dwa punkty, które dwie petycje, za którymi teraz będziemy głosować i nie wiem. Chodzi o to, bo nie ma punktu, który mówi o tym, że my jako Rada Gminy jesteśmy za opcją pierwszą czy za opcją drugą. Tutaj mamy dwa punkty, dwie petycje, które mówią o tym, że jest to protest mieszkańców gminy stanowcze nie dla wariantu pierwszego. Ja się z tą petycją zgadzam. I taka sama druga petycja, gdzie jest protest gminy dla wariantu szóstego, ja też się z nią zgadzam. No i teraz dla mnie tutaj w tym naszym głosowaniu muszę... Petycje wyraźnie wskazują, tak, że my... One wyraźnie wskazują przebiegi. To, w tej chwili przyjmując którąś z petycji, określasz się, tak? Czyli jesteś za oboma przebiegami? Czy przeciwko? Bo jeżeli obie petycje wskazują przebieg, no to albo jesteśmy za oboma przebiegami, albo przeciwko. No to najlepiej wyjść dalej, tak, głosować. Proszę Państwa, nie będziemy rozwijać dyskusji w tej chwili nad teraz nad tym zasadnością tego czy tego. My jesteśmy tutaj, zebraliśmy się po to, tak, szczerze jesteśmy zobligowani do przyjęcia stanowiska wobec obydwu petycji. Każdy zagłosuje tak, jak uważa. Natomiast przyjąć stanowisko musimy. Natomiast jeżeli obydwie petycje wskazują wyraźnie jakiś przebieg, no to nie możemy być za jednocześnie przeciw. No, ale nie, te petycje nie wskazują przebiegu, te petycje mówią. Według mnie wskazują wyraźnie przebieg. Też najchętniej nie głosowałbym za żadnym przebiegiem, tak? Jestem zdania, że te linie nie powinny w ogóle przebiegać przez naszą gminę. Jestem takiego zdania. Natomiast nie wiem, jak mogę to spowodować w tej chwili. Proszę. Maciej Koska, jestem mieszkańcem gminy Dąbrowa. Bardzo mi się tutaj podoba, co pan radny mówi. Chciałem się króciutko odnieść też do tego, co Mariusz powiedział, bo my tak naprawdę te parę zdań wokół tego samego tematu się kręci. Specustawa, rekomendacje, opinia i tak dalej. Ja chciałbym bardzo krótko tutaj któregoś z panów poprosić o pytanie, bo Mariusz ma słuszną rację. Dostaliśmy wystawieni teraz mieszkańcy gminy Dobiewo w części przeciwko sobie. Zupełnie bez sensu.
I teraz tak, spróbujemy wypracować kompromis rzeczywiście, ale pytanie konkretne jest takie. Co gmina, lobbując, rekomendując, opiniując, co wspólnie możemy wywalczyć? I jaka jest tutaj nasza siła? Czy moglibyśmy poznać odpowiedź na takie pytanie, takie konkretne. Czy możemy tylko lobować i czekać, co inwestor zrobi? Czy jednak mamy jakieś argumenty, jakąś siłę i możemy co, czy to, co pan radny przewodniczący, co Sławek przewodniczący powiedział, postawmy nie, żeby w ogóle ta linia nie przechodziła przez naszą gminę. Czy mamy na to szansę? Proszę o to. Żeby linia nie przechodziła przez teren gminy Zotyrwo jest w ogóle irracjonalne z tego względu, że Kleliska, stacja GPZ w Kleliskach jest tak położona, że nie ma innej możliwości, żeby w kierunku północnym dojść, nie przechodząc przez gminę do Bielwopu. Co do rozmów dotyczących, co możemy wypracować, tak naprawdę niewiele możemy wypracować, z tego względu, że decyzje o budowie linii 400 kV już zapadły. Już jest rozstrzygnięty przetarg, jest wybrany wykonawca, on prowadzi prace zmierzające do tego, żeby ta inwestycja się rozpoczęła i zakończyła. Natomiast tutaj to spotkanie nie jest spotkaniem dotyczącym jakby rozważania wariantów. To spotkanie ma na celu rozstrzygnięcie i odpowiedź na złożone petycje. Bo takowe państwo, zarówno Stowarzyszenie Rucza, jak i Stowarzyszenie Dąbrowa złożyło do Rady Gminy. I zgodnie z ustawą o petycji mamy terminy, i treść tych petycji musimy rozstrzygnąć. Znaczy państwo musicie rozstrzygnąć. Jeżeli będą wpływały kolejne petycje na zasadzie, że państwo nie chcecie linii w ogóle na terenie gminy dopiero, to na pewno Rada Gminy się też będzie do nich przychylać. Natomiast cały czas ta pozycja związana ze składaniem tego rodzaju dokumentu w tej formie pozostaje otwarta do właściwie do samego końca. Ja mam jeszcze jedno pytanie, tak, ale startując od tej dyskusji, bo ja rozumiem, że ta linia powstanie, czy gmina przewiduje udostępnienie informacji mieszkańcom w zakresie konsekwencji do tych najbliższych zabudowań? No nie wiem, jak ile tam, czy można pracować 20 godzin, czy można pracować tylko 5, nie? Pracodawcy. Przedsiębiorcy, albo na przykład o pobycie stałym, albo czy coś takiego pojawi. Ja odpowiem tylko krótko, nie jest zadaniem gminy w tym momencie to, co pan mówi. No, ale pan jest nie, to się mylimy. Ale pan... Państwo jesteście od tego, żeby poinformować mieszkańców o tym, jakie są uwarunkowania związane z mieszkaniem w gminie. No i musicie nas trochę reprezentować, bo my jesteśmy za słabi. My nie wiemy, my nie znamy przepisów, nie? Nie znamy samych przepisów. Ja myślę, że to, bo to, że ona powstanie, no to już wszyscy wiedzą, nie? Niech powstanie, tylko no, jakie są konsekwencje dla tych mieszkańców, którzy będą w tym rejonie mieszkać? Myślę, że to jest pytanie do inwestora przede wszystkim. Ale mamy pytać to jako indywidualni mieszkańcy? Szanowny panie, ta linia będzie budowana w trybie specustawy. To, że będzie zrobiona w trybie specustawy, przyspiesza realizację tej inwestycji, natomiast nie powoduje, że zostają pogwałcone wszystkie sprawy związane również z ochroną środowiska i pobocznymi, związanymi, że tak powiem, z funkcjonowaniem przy tej linii. Mieliśmy sytuację. Mieszkańców, nie? Tam mieszkają i pracują. Trzeba w którymś momencie przedsiębiorca prowadzący tam działalność gospodarczą przy linii, gdzie dostanie pisma, że od jutra to nie możesz pracować tam 10 godzin, tylko 5. No to bym chciał właśnie zwrócić, że on właściwie, że tak powiem, instytucje, którzy wydają takie ale ja jako mieszkaniec, czy jako kto? Jako właściciel takiej firmy na przykład. Ale to może warto by było powiedzieć tym przedsiębiorcom, że taki temat długo istnieje, bo oni nie wiedzą, co to będzie. Możemy powiedzieć, jeżeli istnieje, bo ja na dzisiaj nie wiem, żeby taki temat zaistniał. To, o czym pan mówi dzisiaj. Dobrze, proszę państwa, jeżeli ktoś jeszcze naprawdę ma coś bardzo istotnego do zniesienia do dyskusji, to proszę o głos, natomiast jeżeli nie, będziemy przechodzili do głosowania, tak? Ja bym tylko chciał podsumować krótko to, co zostało powiedziane. Pozwoli pan, że podsumowanie już, tak? W mojej opinii, tak? Tak. Mam wrażenie jako mieszkaniec Dąbrowy, że inicjatywa oddolna, którą wykazała się
Stowarzyszenie Rucza Ekologiczna Wielkopolska, to są inicjatywy oddolne, tak? Które zostały rzucone przez PSE w pewnym sensie pośrednio poprzez władze gminy sobie do gardła, zupełnie niepotrzebnie. Moim zdaniem to rola gminy tutaj u nas lokalnie powinna być taka, żeby znalazło kompromis pomiędzy walczącymi stowarzyszeniami. I o to bym Państwa prosił i w związku z tym apeluję do radnych, żeby na dzisiejszym głosowaniu wstrzymali się od głosu, żebyśmy wszyscy razem usiedli do tego, żeby wypracować taki kompromis, który akceptuje jedna i druga strona. Dziękuję. Zamykam dyskusję. Proszę Państwa, każdy zagłosuje jak uważa w swoim sumieniu. Natomiast my, jak już wspomniał Pan Wójt, Pan Prawnik, głosujemy dzisiaj nad konkretnymi petycjami. One zawierają konkretne treści i do nich się będziemy dzisiaj odnosili. Natomiast nie zamyka to dyskusji. Obojętnie jak to głosowanie dzisiaj przebiegnie, nie zamyka to dyskusji, nie zamyka dalszego działania w sprawie przebiegu tych właśnie linii 400 kV. Istotną rzeczą, która została powiedziana na komisji rolnej, było to, że skoro już taka linia musi przez gminę przebiegać, żeby jednak dążyć do tego, i tutaj widzę wspólne pole działania, gdzie możemy się zjednoczyć, wszystkie stowarzyszenia i my jako gmina, podjąć zdecydowane działania o kablowaniu. Ja się nie zgodzę z przedmówcami o tym, że to na pewno nie zostanie skablowane i tak dalej. Proszę Państwa, jeżeli będziemy stanowili taką siłę, jaka tutaj dzisiaj się zebrała, to ja myślę, że tego nie będą mogli przedstawiciele PSE i nikt tego nie będzie mógł zignorować. Myślę, że możemy również przejść do zdecydowanego protestu przed puszczaniem takich linii. Znamy różne opinie, wiemy o tym, że szkodliwość tego jest duża. Natomiast mamy też kilka opinii, które mówią, że kablowanie takiej sieci wcale nie jest aż takie drogie. Był pewien argument poruszony o tym, że wariant szósty jest ponad dwa razy dłuższy od wariantu pierwszego. Ktoś podniósł przechodzący oczywiście przez naszą gminę, tak? Z tego co pamiętam, wariant szósty przechodzi 13 km przez naszą gminę, wariant pierwszy 6. I mówienie o tym, że wariant pierwszy będzie tańszy górą od tego, czy wariant szósty będzie tańszy górą od wariantu pierwszego puszczonego w ziemi. No, myślę, że chyba tak nie do końca. My nie znamy wszystkich uwarunkowań, natomiast odpowiedź tego, że to na pewno nie będzie skablowane, wynika, podejrzewam, tylko z tego, że PSE po prostu nie stosuje takich rozwiązań na co dzień, tak? Natomiast w tym szczególnym przypadku uważam, że powinno zastosować. Mamy XXI wiek, jesteśmy członkiem Unii Europejskiej. Wiemy o tym, że państwa ościenne nie zgadzają się na przebieg takich linii u siebie. To dlaczego my, jako ten członek Unii Europejskiej, mamy być gości i nie możemy żądać skablowania linii, która przechodzi w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowań naszych domostw i puszczenia tej linii podziemnej. Ja nie rozumiem w ogóle przeświadczenia, że to jest niemożliwe. Dla mnie jest to możliwe, ale uważam, że tak jak tutaj przedmówcy wspomnieli, musimy działać wszyscy razem. Jeżeli będziemy działać osobno, to myślę, że nic tutaj nie zgubimy. Dziękuję, zamykam dyskusję na temat, proszę jeszcze.